Witam Was bardzo serdecznie i witam Ciebie, Michał. Dobry wieczór, cześć. Anwilowe Wieści, odcinek 13. Dzisiaj naszym głównym tematem będzie oczywiście ostatni mecz z Sokołem Łańcut. Ja tak może na wstępie powiem, że przed tym spotkaniem, co już wspominałem w zeszłym odcinku, miałem w głowie cały czas pojedynek zeszłego sezonu, który był dla mnie traumatyczny, bo to był dla mnie najgorszy moment z zeszłych rozgrywek, gdy Sokół wygrał w Hali Mistrzów, ale teraz na szczęście wszelkie traumy, wszelkie brzydkie wspomnienia odeszły w dal, gdyż Anwil wygrał z podkarpacką ekipą 88-71 i powiedziałbym szczerze, że to było raczej takie, może nie jakieś rewelacyjne, ale spokojne zwycięstwo. Wiesz co, na pewno pierwsza połowa na to wskazywała, że to będzie spokojny mecz i pod dyktando nasze, ale zobacz, co się działo w drugiej połowie. Nam rzuty przestały siadać, złapaliśmy takie zadyszki kondycyjnej, no i a znowu gościom zaczęły wpadać trójki i tak nas troszkę zaczęli się do nas zbliżać, ale żeśmy zawsze na bieżąco jakby reagowali, więc czy żeśmy na desce powalczyli, czy żeśmy brali też rzuty, z powrotem też z dystansu wpadały, czy przełamywaliśmy jakimś tam wjazdem pod kosz, ciągle żeśmy kontrolowali jednak tą przewagę mimo wszystko. Może topniała, ale też żeśmy zaraz ją budowali większą na nowo. Taki mecz pod kontrolą. Tutaj się chyba zgodzimy. No tak, zwłaszcza, że pierwsza kwarta skończyła się 24-7, a już później były bardziej wyrównane, prawda? No ta pierwsza kwarta ustawiła cały pojedynek. Jak mówisz, było 24-7 i tak patrząc na statystyki zespołu gości w tej pierwszej części gry, to Sokół zanotował 3-17 z gry, w tym 0-2 za 3 i zaledwie 1-5 z wolnych. Ta pierwsza kwarta ustawiła wszystko, to był po prostu mocny cios wyprowadzony zaraz na początku i rywala praktycznie nie było przez pierwsze minuty. Ale tak jak zaznaczyłeś, na początku drugiej połowy, w tej trzeciej kwarcie troszkę role się odwróciły, bo my zaczęliśmy tę część gry od 0-5 z gry rzutów i mieliśmy nawet 0-5 z wolnych. Tam Sokół bodajże zbliżył się na 7 punktów, jeśli mnie pamięć nie myli. Ale mimo wszystko później potrafiliśmy się otrząsnąć, utrzymać przewagę i tak jak mówiłem, kontrolować wydarzenia na parkiecie. No to prawda, ty zobacz, że tam procenty właściwie z osobistych były słabe, no właściwie prawie po obu stronach, bo Sokół skończył na 10-16, my mieliśmy, z tego co widzę tutaj, 22-31, tam 70% z hakiem. Więc to nie są jakieś super wskaźniki, ale to i tak nie jest najgorzej. Tak sobie jeszcze myślę, że wiesz co, zobacz, chyba co mi się też rzuciło najbardziej w oczy, to punkty z ławki. Zobacz, że my rzuciliśmy 49 punktów, ławka nam dała, natomiast w Łańcucie 21. To jest przepaść, trzeba powiedzieć, przepaść. Sokół ma swoje problemy, wiadomo, że szerokość składu to nie jest ich mocna strona. A no u nas te punkty z ławki, wiadomo, kto tam wyrobił głównie, ale do tego jeszcze przejdziemy. Mają też kontuzjowanych zawodników, jeszcze zwłaszcza tego lidera Cheese, także to wiesz, to się zmieni na dobre raczej. Sokół na pewno w przyszłości może postraszyć. Taki no jest mój wniosek po tym spotkaniu, bo teraz właśnie mają dwóch kontuzjowanych zawodników, tego Cheese'a, Faye jest też kontuzjowany, ale doszło też dwóch nowych graczy i coś z tej drużyny może jeszcze być. No właśnie, zapomnijmy o tym Faye, który jest świetnym takim blokującym, no i lider Cheese, który tam już też miał mecze z 40 punktami na koncie, więc tak jak trener wspomniał na konferencji, tam ten zespół jeszcze zrobi kilka niespodzianek, więc niekoniecznie oni się muszą martwić o utrzymanie, bym powiedział. I tak jeszcze jakbyśmy się mieli zatrzymać przy tych transferach Łańcuta, to zobacz, że Artur Łabinowicz no chyba naprawdę będzie skutecznie tutaj realizował swoją grę w Łańcucie, zwłaszcza, że w większym wymiarze czasowym to raz, a dwa, no widać, że się otworzył tak ofensywnie, tak zdecydowanie tam naciska, no i nie przypuszczałem, że ma taką windę w nogach, no dunki robi niesamowite, tam dostawał na alejupa też tam dobre podanie od drugiego nowo przyjętego zawodnika Aikan Łamu, także też nie spodziewałem się, że ten Łamu zawodnik to jest kawał gracza, trzeba powiedzieć. No, grał właśnie w Slack Nancy
w lidze francuskiej i trzeba powiedzieć, że naprawdę nie bez powodu zrobił taki wynik w pierwszym meczu w polskiej lidze. Wspomnę tutaj może o cyferkach, bo AEK rzucił 28 punktów aż, no to naprawdę budzi podziw. Świetny debiut. A ta akcja właśnie AEKa z Łabinowiczem, no to dla mnie to jest akcja kolejki. Świetne podanie jedną ręką, wykończenie Aleja, bajka. To trzeba naprawdę im oddać, ręce składają się do oklasków. No to prawda, myślę, że tutaj Artur na pewno skorzysta na tym transferze, na tej zmianie. No właśnie miałem wrażenie, że on wszedł w ten mecz troszkę zestresowany, ale z każdą minutą było lepiej. I no tak, złapał szybki faul na Sandersie, który zrobił 2 plus 1, więc mogło mu się tam już troszkę gorzej zacząć grę, więc... Ale później naprawdę dał radę. Zyskał odwagę i w łańcucie zyskuje to, czego potrzebuje najbardziej, czyli te minuty, czyli to zaufanie trenera. I pokazuje, że on potrafi się naprawdę odpłacić dobrą grą na parkiecie. Na pewno okazji do grania będzie miał sporo. I tu jest w ogóle, teraz mi się rzuciła fajna rzecz w oczy, a mianowicie najlepszymi strzelcami Sokoła była dwójka nowych zawodników. No tak, rzeczywiście też tak patrzę teraz to... Bo Ajk rzucił 28, a Łabinowicz 14. To są jedyni gracze Sokoła z dwucyfrową zdobyczą punktową. Zgadza się. To też jest godne odnotowania. Jeszcze z takich rzeczy może godnych odnotowania dla mnie jest to, że dość mało strat było w tym spotkaniu. Łącznie zaledwie 15. My mieliśmy 8, Sokół 7. No to się rzadko zdarza, trzeba powiedzieć. I to wpływało na to, że po prostu ten mecz całkiem przyjemnie się oglądało. No tak, no nie było jakoś tam dużo, właśnie chyba też timeoutów, chyba mi się wydaje, że dużo nie było. Po prostu sędziowie pozwolili na grę i sami zawodnicy jakoś tak więcej korzystali z samej gry niż tam bawili się bardziej w taktykę, jakieś tam inne innowacyjne zagrania. A jeśli chodzi o różnice, to dla mnie najbardziej zaznaczyła się dominacja Anwilu na deskach. Bo zbiórkę wygraliśmy aż 51 do 36. No tak, tylko tak sobie od razu uświadamiam, że no wiesz, bo u gości jedynie Adam Kemp, nominalny center, no i Berzins, który gra naprawdę poniżej oczekiwań, no i już nie ma kogo szukać pod koszem, jako takiego, który mógłby zbierać, no bo Kasper Mynarski to też nigdy nie był jakimś tam zawodnikiem zbierającym, więc tylko Adam Kemp i Janis Berzins, no więc nie zrobili tutaj roboty, no a mieli naprawdę rywali no, z naprawdę wysokiej półki, żeby próbować tutaj wygrać na desce. Wspomniałeś właśnie o Kacprze Młynarskim. Tutaj taka też kolejna rzecz wpadła mi do głowy, że trener Marek Łukomski właśnie starał się często grać Młynarski na piątce, szczególnie w pierwszej połowie, szczególnie gdy po naszej stronie wychodził na boisko Ziga Dimec. W ten sposób starał się jakoś rozciągnąć grę Sokoła, wyciągać tego Dimca z podkosza, no ale to chyba do końca nie wyszło, bo Kacper Młynarski rozgrywa słabiutki sezon. No tak, i trener Łukomski właśnie wspomniał na konferencji, że mieli taki pomysł, żeby właśnie Kacper wyciągał tego podkoszowego naszego na obwód i spróbować tutaj pokarać rzutem z dystansu. No niestety Kacper był tragicznie dysponowany z załuku, więc tutaj żadnej krzywdy nie zrobił na szczęście i ani różnicy na korzyść gości. No miał 0 na 5 za 3, tym nie można postraszyć, ale ogólnie wiem, że tutaj mówimy głównie o Anwilu, ale na chwilkę przy tym Kacprze Młynarskim się zatrzymam, bo to przecież był nasz były zawodnik. Chłopak jest wyraźnie pod formą, bo w ostatnich 4 meczach zdobył łącznie 0 punktów, zanotował 0 na 13 za 3. No coś tam się dzieje niedobrego u niego. To no, trzeba powiedzieć, że tą rękę jednak do rzutu zawsze miał. Pamiętasz, jak nawet taką mam migawkę w pamięci, gdzie jak graliśmy derby z Toruniem, tak. Jak rzucił bardzo ważną trójkę, pamiętasz? W Toruniu. Tak. Tak, pamiętam to doskonale. No więc właśnie, więc rzucać potrafi, widocznie mu ma jakiś spadek formy ostatnio. No zobaczymy jak to będzie, bo szczerze mówiąc po tym czasie spędzonym u nas zawsze, no nie wiem, polubiłem po prostu Młynarskiego i zawsze trzymałem z niego kciuki, więc trzymam cały czas, oby jeszcze się tam wstrzelił.
Z nami już nie będzie miał okazji postrzelać, więc niech wyżyje się na innych. No tak, no myślę, że Sokół jeszcze musi też troszkę spotkań tutaj wygrać, żeby też uspokoić swoją pozycję w lidze, żeby tutaj nie martwić się o spadek, a może tam troszkę popsuć plany zawodnikom, zawodnikom, drużynom z wyższych pozycji. Mają potencjał na pewno, żeby napsuć krwi faworytom. No na pewno, na pewno. Tylko ten Adam Kemp, jeszcze tylko tak zaznaczę, że to nie jest Adam Kemp, którego zapamiętałem. To jest też inny zawodnik, mam wrażenie. Adam Kempa, którego z Legii zapamiętałeś. Tak, to miałem na myśli. No słuchaj. To jest cień tego Kempa. To też jest inny zawodnik, to też jest inna drużyna, więc pamiętam, że Adam Kemp też chyba, nie wiem, czy zaczynał u nas w lidze w Polfarmie, wtedy, kiedy u nas był NBA Team, Anvil. Coś mi się tak kojarzy, że był... Sezon wcześniej on zaczynał w Polfarmie. No właśnie, no to pamiętam, ja pamiętam, że on wtedy jeszcze wyglądał w sumie bardziej jak czwórka niż piątka, taki był bardziej atletyczny. Teraz troszkę no, tych kilogramów ma więcej, chociaż na pewno nie ma więcej niż grał w Legii. No, na pewno nie jest w swojej szczytowej formie. No to już nie nasze problemy. Ale dokładnie, to nie nasz problem. Tutaj mówimy głównie o Anvilu, więc może przejdźmy już bezpośrednio do naszej drużyny. No, tak jest. Bo tutaj powiedzmy sobie szczerze, że wielu kibiców, w tym ja, ostrzyłem sobie zęby na ten mecz ze względu na debiut dwóch nowych zawodników i trzeba przyznać, że jeden z nich skradł show. No właśnie, ty bardziej czekałeś, bardziej cię interesował debiut Kezlinka, czy nowy, stary zawodnik Ziga Dimes? Szczerze, bardziej jarał mnie Czech, bo to jest powieść świeżości. No, od Zigi wiem, czego oczekiwać, więc tutaj nie było jakiejś większej ekscytacji, był po prostu taki miły akcent. A Kezlink był dla mnie pewną niewiadomą i wiązałem z nim spore oczekiwania. No i muszę przyznać, że on, kurczę, spełni te oczekiwania z nawiązką, bo zagrał rewelacyjny mecz, rewelacyjny. No tak, to prawda. Tam trzeba powiedzieć, że bardzo dobrze wszedł w mecz, tam odpalił te truje swoje, chociaż pierwszy rzut chyba z pół dystansu mu nie wszedł, no, nieistotne akurat na początek, no to natomiast było widać taką kontrolę nad panowaniem piłki, tutaj wykorzystywanie zasłon, przebijanie się, podania, wszystko widać, że to Tomasz przecież nie gra naturalnie na jedynce i to też powiedział na konferencji prasowej, że to jest dwójka taka nominalna, naturalna i tam woli grać, chociaż w kadrze był ustawiony też na jedynce, nie ma z tym problemu. Tutaj ja tutaj upatruję, że właśnie on może mieć sporo przewagi, grając sobie też na jedynce w naszej lidze, więc jeszcze biorąc pod uwagę nieobecność Kamila, to na pewno Tomasz będzie więcej grał pewnie z piłką wymiennie z Amirem Belem, także to myślę, że same korzyści i sporo przewag powinniśmy z tego mieć. No już po pierwszych minutach było widać, że Tomasz wie, na czym polega koszykówka, umie grać w koszykówkę. I już pierwsze minuty, naprawdę po pierwszych minutach spodobała mi się jego gra, naprawdę, a później było tylko lepiej. Wspomnę może o cyferkach, bo one najłatwiej trafiają do ludzi. Kezlink zdobył w swoim debiucie 22 punkty, miał 4-4 za 3, 4-4 z wolnych, do tego dołożył 4 zbiórki, 2 asysty. Bajka. Dla mnie debiut bajka. Wiesz co, tak, ja troszkę pogrzebałem jego statystykę z poprzednich sezonów i muszę ci powiedzieć, że ogólnie jak na to, że zrobił u nas 4-4 za 3, to jestem w szoku, w tym sensie, że no on ogólnie nie jest jakimś strzelcem wyborowym z rzutów dystansowych. On tam przecież rzuca na poziomie 30%. No 30%, tak, to jest jego taki standard na przestrzeni całej kariery. No i a zwłaszcza trzech sezonów, bo prześledziłem, że w Bambergu miał 26%, w Brindisi we Włoszech 27%, to tylko w Limau we Francji miał 35%, więc no tutaj wskaźniki za 3 być może poprawi w naszej lidze, oby, bo to wiadomo, że to wszystko zależy. Natomiast no procentowo to tak wygląda za 3 nieciekawie, ale każdy sezon, każda liga jest inna, to wszystko czas pokaże, zweryfikuje. No ja nawet po tym transferze napisałem krótki artykuł i tam wspomniałem, że nie oczekuję od niego wysokich procentów z dystansu,
a tymczasem on zaczął od 4 na 4 i wyglądał momentami jak typowy strzelec. Tym mnie zaskoczył, muszę przyznać. Zresztą właśnie chciałem powiedzieć, że my też nie musimy od niego oczekiwać, żeby on teraz bawił się w typowego shootera za 3, tak, żeby brał rzuty jak Klay Thompson i tam strzelał po 10 trój, odpalał, bo tego nie tego od niego wymagamy właściwie. No tutaj trener Frasunkiewicz wymagał od niego, żeby sporo rozgrywał, co też mnie zaskoczyło, bo przecież ten chłopak miał z nami chyba jeden pełny trening, a wiadomo, tak, że pozycja rozgrywającego jest bardzo odpowiedzialną pozycją. I ja po prostu patrząc na jego grę miałem wrażenie, że on jest tym zespołem od dawna. No to jest chyba po prostu jakość. Tak, to jest, pięknie to określiłeś, to jest jakość. Plus IQ koszykarskie. No tak, no jednak gra w lepszych ligach niż Polska, no determinuje właśnie to, że lepiej się gra zawodnikom, którzy przychodzą do polskiej ligi z silniejszych lig, a nie odwrotnie, więc to musi procentować, to musi później się przekładać na grę w słabszej lidze po prostu. No i w Kieslingu właśnie widać tę jakość, widać, że może nam bardzo dużo dać, może pomóc w tym rozgrywaniu, co mu wychodzi bardzo dobrze już teraz, a wierzę, że będzie jeszcze lepiej. Poza tym jest takim graczem, który daje to, czego trener Frasunkiewicz oczekiwał, czyli potrafi przełamać w pojedynkę obronę rywala. Potrafi wziąć na siebie trudne rzuty, potrafi zaatakować kosz. No tego potrzebowaliśmy. No tak, i na pewno odciąży od zdobywania punktów naszego lidera Sandersa, bo myślę, że nie ma też potrzeby, żeby Wiktor musiał teraz brać dalej po 15-20 rzutów w meczu, bo też od tego będzie miał Tomasa, który też wykreuje, albo po prostu sam też skończy akcję, więc to po prostu ma samo robienie zagrożenia też jest dobre. Tak, bo to dokładnie, nie musi... bo obrona musi się skupiać na tym. Tak, dokładnie tak, więc to... Teraz mamy po prostu dwa takie żądła, które w pojedynkę są w stanie wykreować naprawdę wiele. To jest wielki komfort. Tak. Zresztą jak się trzymamy już tej litery nowych zawodników, to jeszcze ten Giga Dimec. Jak ci się podobał w tym meczu? Podobało mi się co nasz trener powiedział na konferencji prasowej, a mianowicie, że Dimec w tej Turcji to był chyba trochę na wakacjach. I faktycznie miałem takie wrażenie, obserwując go na parkiecie, że to nie jest taka optymalna forma Słoweńca, ale mimo wszystko ten jego size, te jego warunki fizyczne robiły robotę. No tak, no nie oszukujmy się, no Giga grał w drugiej lidze tureckiej, trzeba też zaznaczyć, więc pewnie częściej mógł sobie pozwolić na dietę kebabową niż tam typowy reżim dietetyczny. No więc to jest potrzeba po prostu mocniejszych treningów, kilku spotkań, żeby tam wrócił do lepszej kondycji i o Gigę bym się nie martwił. On ma właśnie postawić ścianę i zrobić autostradę dla naszych tutaj biegających zawodników z piłką. Ale dokładnie, on właśnie tworzy już tę ścianę i podoba mi się to u niego, że jak bronił, to często unikał takich sytuacji, gdzie mógł popełnić łatwy faul. Że zawodnik rywala wchodził pod kosz, tam był Ziga, czyli kawał chłopa. On mimo wszystko potrafił jakoś ładnie się ustawić, także faulu nie było, akcja obroniona i jedziemy w drugą stronę. I to jest też właśnie, to świadczy też o jakości koszykarskiej. No tak, no trzeba jak najbardziej korzystać właśnie z jego warunków fizycznych, żeby jak najbardziej tutaj pomagał robić przewagi, zwłaszcza na tym obwodzie, żeby mówię, ci zawodnicy biegający z piłką jak najczęściej korzystali właśnie z tych zasłon i mogli gdzieś tam uciekać za jego pleców. Tak jak mówiliśmy tydzień temu, Giga Dimec to jest koszykarz, który będzie miał wpływ na cały zespół. On niekoniecznie będzie miał jakieś tam osiągi niesamowite, ale dzięki jego obecności drużyna zyska. Tutaj w meczu z Sokołem zdobył 9 punktów, miał 4 zbiórki, czyli przyzwoicie, ale będzie jeszcze lepiej. No tak, i jakbyśmy się mieli teraz trzymać tych centrów, no to Kalifian, no w końcu deskę wyczyścił tym tak mocno teraz. Tylko jest to o Dimcu wspomnę tylko jeszcze jedną rzecz, tak, a mianowicie wiadomo, że on przyszedł tutaj za Tanera Grovesa i jedna moja uwaga, zawsze to podkreślałem, że gdy Groves pojawiał się na parkiecie, to troszkę drżałem o naszą defensywę, bo on był zawsze ostro atakowany, a teraz mamy Słoweńca i u mnie już nie ma tego uczucia. Jest Dimec pomalowany, ja oglądam spotkanie w spokoju.
I no to jest ta różnica. Tak, to prawda, ale znowu ja bym rzucił jako taki kontrargument, że jest Giga, który jest ścianą nie do przejścia, ale był Tanner, który potrafił rzucić truje, czego Giga no raczej nie zrobi. No nie. Ale o tym już dyskutowaliśmy szerzej tydzień temu, więc zostawmy. Wspomniałeś o naszym drugim środkowym, Kalif Young, Kalif Kruse-Biurek, tak chyba mogę już powiedzieć, bo no 17 zebrał. To jest po prostu wow. Czyścił wszystko. No tak, no miał też trochę łatwiej, bo Adam Kempy z reguły też momentami odpoczywał wtedy, kiedy Kali był na boisku, a znowu w drużynie przeciwnej był Janis czy tam Kasper Mlinarski, więc tutaj mógł sobie poszaleć właśnie na zbiórkach. No i ale co mu się rzuciło? Znowu Kali zrobił brzydkiego babora, że nie trafił prostego lejaka. Tak, no to tak, już tak. Jest kolejny mecz z rzędu. To martwi. To martwi i rzeczywiście ktoś napisał chyba nawet na brzytwie, któryś użytkownik, że czy Kali rzeczywiście ma problem z tą ręką dalej, chociaż to chyba nie wiem, czy to jest chyba prawa dłoń, a Kalif jest chyba leworęczny, więc nie wiem, czy to może mieć wpływ. Natomiast no, Kalif musi naprawdę jakoś musi bardziej być skupiony na tym, żeby tego lejapa naprawdę umieć skończyć jakoś. Ja myślę, to kiedyś może bardziej zaboleć niż tylko z Legią było. Ja myślę, że to jest jakaś dekoncentracja straszna. Teraz zauważył, nawet już nie próbował wsadzać, tylko po prostu jak mówisz, to był zwykły taki prosty kelner. O tablicę powinno ładnie wejść, a u niego no, zdarzył się straszny, no... Straszny niefart. No, chociaż ja też od Kalifa nie ma co wymagać, że on będzie tutaj atakującym centrem. On ma inne zadania, on ma inny profil, ale no takie rzeczy to już, no to też trzeba skończyć, to po prostu. Takie sytuacje to powinien kończyć każdy profesjonalny koszykarz. No tutaj bądźmy szczerzy. No, zasada gry w basket się nie zmieniła, no trzeba rzucać do kosza. To jest podstawa. No ale poza tą jedną sytuacją, Kalif chyba na duży, duży plus. 17 zbiórek, rekord kariery. Budzi no tak, no można było się zastanawiać, czy Kali też miał jakiś może dołek fizyczny, ale nie, trener też wspomniał, teraz sobie przypominam, że trener wspomniał o tym, że na siłowni ostatnio mocno chłopaki tyrali, więc to po prostu może mieć miało odbicie, więc myślę, że to też ma powodować, ma dopiero procentować pewnie na Puchar Polski, stąd mają cięższe nogi teraz zawodnicy. No wiadomo, że odpowiednie ustawienie tych jednostek treningowych już teraz jest bardzo istotne i miejmy nadzieję, ja wiem, że nasz sztab szkoleniowy wie, co robi. Na pewno. A właśnie wcześniej wspomnieliśmy, mówiąc o Kyslingu, ty wspomniałeś w sumie o Wiktorze Sandersie, że już nie musi tak brać tej gry na siebie i w tym starciu z Sokołem chyba faktycznie tak było, bo Sanders oddał tylko albo aż 10 rzutów, z czego trafił 4, ale świetnie wywiązał się z innej roli. Bo zakończył ten mecz z pięknym double-double na poziomie 16 punktów oraz 12 asyst, co jest jego rekordem. I po prostu no, widać, że on się świetnie czuł w takiej koszykówce. I to był Sanders, którego bardzo lubię oglądać. Bo on nie forsował tych swoich szalonych rzutów, pięknie dostrzegał kolegów, pięknie posyłał te podania i mieliśmy z tego dużo, dużo korzyści. No to prawda. Wiktor, który więcej dzieli się piłką, a nie forsuje rzutu, to jest lepszy Wiktor, po prostu. To jest jeszcze bardziej niebezpieczny Wiktor. Tak, no bo wiadomo, że obrona głównie skupia się na nim, to widać. Natomiast teraz, biorąc pod uwagę tyle zagrożeń, które mamy w tym zespole, no to tylko będzie ułatwiało sprawę. To po prostu powoduje, że on jest jeszcze bardziej groźny. To, że właśnie Sanders potrafi grać z kolegami, że świetnie się czuje w tej roli, powoduje, że naprawdę nasze możliwości rosną i rosną. Tak, wiesz co, sprawdziłem nawet na szybko, jak mówiłeś o Wiktorze, że miał tylko 4 mecze, w których rzucił mniej, znaczy oddał mniej niż 10 rzutów z gry. Tylko 4. To był który mecz? 15 czy 16 już? 16 chyba teraz, tak? 16. No to 12 spotkań zostało już. Czy 17? 17 już. No to trzeba przyznać, że na 17 spotkań 4
z czterema rozegrał, nie oddając więcej niż 10 rzutów. Także to też o czymś mówi, świadczy. Teraz na pewno tych rzutów też może wrócić do takiego poziomu, gdzie to też się przełoży pewnie na lepsze procenty jednocześnie. No dokładnie, bo nie będzie musiał brać całej gry na swoje barki, ma z kim dzielić tę grę i lubi dzielić tę grę, lubi podawać. I to jest po prostu piękne. A patrząc no jeszcze tak, w cyferki, w ogóle na chwilę obecną, Sanders jest naszym najlepszym podającym, bo notuje 5,2 asysty na mecz. To w ogóle jego najlepszy wynik w całej karierze. No to też zasługa tego, kogo ma dookoła siebie, bo i wiemy, że czy Luke Petrasek, czy Kuba Garbarz, no dokładnie. To są też zawodnicy, którzy też potrafią szybko się złożyć do rzutu, bardziej Kuba niż Luke pewnie, więc to też przynosi tutaj łatwe asysty, prawda? Czy tam narzucić, czy rzucić alley-oopa do Kalifa właśnie. No to są łatwe podania i łatwe asysty się tak, stają. Ale wiesz, ale taką piłkę też trzeba potrafić podać. Trzeba no jasne, zobaczyć partnera, jasne. A Sanders to ma. Dlatego jest naprawdę liderem wymarzonym. Właśnie to będą dopiero sprawdziany, dopiero nadejdą, bo przy całym szacunku do Sokoła Łańcut zobaczymy, jak będzie rywal bardziej wymagający, zobaczymy, jak wtedy jak będzie wyglądała nasza gra z nowymi zawodnikami. Aż oczywiście, no bądźmy szczerzy, no Sokół nie jest jakimś takim rewelacyjnym papierkiem lakmusowym, który oceni siłę zespołu i w ogóle wspomnę jeszcze, że to nie był jakiś rewelacyjny mecz Anwilu. Broń Boże. To było spokojne zwycięstwo na tle rywala, który walczy no, o utrzymanie, powiedzmy sobie szczerze. No na ten moment tak, na pewno. No ale są jakieś pozytywy, można w tym dostrzec. Wiesz co, podoba mi się też, że Janari chyba trochę też chyba wyszedł trochę z takiego dołka fizycznego, a może jakiegoś tam mentalnego, być może bo tutaj świetnie na desce powalczył. Ten instynkt właśnie Janariego do zbiory, to mi się bardzo podoba. To jest coś z czym naprawdę, no, z tym się trzeba chyba też trochę urodzić, mam wrażenie, bo Janari ma świetny zmysł do wyciągania tych piłek. No i jeszcze widziałem, że tak po tych dwóch trójach z rzędu, które rzucił, to tak się przełamał chyba, potrafił tak, musiał wyzwolić z siebie taką właśnie energię po tych dwóch trafionych trójach, gdzie tak widać, że się zbudował na tym. Także aby to procentowało właśnie w kolejnych meczach, bo nie ukrywam, że w poprzednich tych spotkaniach, zwłaszcza w tych przegranych, tych punktów właśnie z ławki brakowało, a zobacz właśnie, że tutaj drużyna dała 50 punktów, także właściwie to jest więcej niż ci zawodnicy pierwszoplanowi, że tak powiem. No ogólnie ja byłem chyba pierwszy, który krytykował USR-a za ostatnie mecze, bo naprawdę brakowało jego wsparcia, tak jak wspomniałeś. Teraz wreszcie się obudził. Na początku te trójki też nie weszły, ale później trafił dwie z rzędu. Po raz ostatni przynajmniej dwie trójki trafił z tego co widzę 12 listopada w meczu ze Startem Lublin. Później to albo było 0, albo po jednej. Teraz wreszcie się przełamał, wreszcie się obudził. Zdobył 10 punktów plus ten jego instynkt na deskach, który dał mu 10 zbiórek. 5 w ataku, 5 w obronie, co ciekawe. I naprawdę to był taki Janari, jaki ja lubię najbardziej, czyli OSR wchodzący z ławki, OSR taki w stylu cichego bohatera, takiego rzemieślnika koszykówki, który robił robotę po cichu w swoim stylu, ale na korzyść całego zespołu. Taka mi się rysuje taka myśl teraz, perspektywa, zobacz jak rok temu Janari miał być naszym właściwie liderem, a zobacz jak ten sezon pokazuje zupełnie coś innego. I to nawet nie w tym negatywnym sensie, tylko że Janari, który właściwie był naprawdę, miał być naszą opoką w zeszłym sezonie, w tym jest takim zadaniowcem, ale też tak, niezwykle istotnym, ale zobacz jak to czas potrafi tutaj zmienić wiele rzeczy i samo myślenie. Na pewno czas, na pewno inny zespół i przede wszystkim też kontuzja Estończyka. No tak, to, no, dlatego też tak tam się potoczył też sezon rok temu, a nie inaczej. A do tego nie wracajmy już, bo teraz mamy nowy Anwil, który naprawdę budzi nadzieję na udane zwieńczenie rozgrywek, ale o tym jeszcze nie mówmy za wcześnie. Zgadza się. Dobrze. Jeszcze jedna taka uwaga może odnośnie naszych zawodników. Trzeba przyznać, że słabszy mecz rozegrał Kuba Garbacz. Zaledwie no tak, 3 punkty. Ale tak, myślę, nie? Że tutaj nie ma co się martwić o to za bardzo, bo nawet trener Frasunkiewicz na konferencji przyznał, że Garbacz grał na własne życzenie, że miał problemy zdrowotne, ale wyszedł na parkiet.
No tak, no chciał pomóc zespołowi. To też trzeba docenić jak najbardziej, więc też zagrał w wymiarze w sumie ponad 20 minut, więc to też jeszcze o czymś świadczy. Chciał się przełamać w rzutach, no nie wyszło mu za bardzo. Natomiast o Kubę Garbacza w ogóle się jakoś nie martwię. Chociaż wiadomo, że jak teraz pojawił się jeszcze nasz Kyzling, to wiadomo, że te proporcje rzutów trochę inaczej się rozłożą. Ktoś pewnie straci swoje próby, swoje szanse, ale Garbacz jest chyba takim zawodnikiem, który nie będzie miał z tym większych problemów. No pewnie nie, no. Kuba ma za zadanie rzucać, więc myślę, że akurat Kuba nie sądzę, żeby jakoś bardzo ucierpiał na ilość oddawanych rzutów. Zresztą wiadomo, że jak jest Kuba w gazie, no to trzeba z tego korzystać. Dokładnie. Coś tutaj chcemy jeszcze dodać o tym meczu z Sokołem Łańcut? Wiesz co, ten Maciek Bojanowski zagrał 2 minuty, ale mam wrażenie, że Maciek chyba tak dalej gra bardzo na radar, asekuracyjnie. Czy to tak, nie wiem, czy to jeszcze ten mental po tych kontuzjach jeszcze taki jest niewyczyszczony, tak boi się tak przełamać, brakuje mu może takiej pewności siebie. No, trzeba tutaj Maćka jak najbardziej chyba wspierać, żeby się przełamał i tutaj nie bał się brać odpowiedzialności w grze. O, tak bym powiedział. Czas powinien działać na jego korzyść. Wiadomo, że miał spore problemy zdrowotne. W przeszłości bywało tak, że on, wiesz, wracał do gry, później znowu kontuzja. To na pewno gdzieś tam siedzi w mentalu, w głowie. I tak jak mówię, on potrzebuje czasu, myślę. A ty masz podejrzenie, że Igor Wadowski jeszcze dostanie jakieś minuty w Tak. kolejnych spotkaniach? Tak, myślę, że tak. Jest elementem naszej rotacji. Nawet jak wróci Kamil Łączyński do gry, to myślę, że Wadowski no, spoza dwunastki nie wypadnie. To raczej padnie na Bartka Łazarskiego. I od czasu do czasu trener Frasunkiewicz będzie korzystał z jego usług. Wiadomo, że to wszystko będzie zależne od przeciwnika, od sytuacji na parkiecie. Ale myślę, że no, coś tam jeszcze go pooglądamy na boisku, na pewno. Teraz tak patrzę jeszcze na statystyki, widzę, że Tomasz Kezling wziął numer, z którym grał Marcin Woroniecki. Tak. Ciekawe, czy to przypadek, czy nie? Wiesz co, Kyzling chyba wszędzie grał z takim numerem, gdzie mógł. To jest jego chyba Aha. taki stały numer. No ciekawe. Ten sam numer, z którym zresztą gra Luka Doncic, czyli kolega Dimca z reprezentacji Słowenii, ale to tak na Tak, marginesie. nie pytajmy nigdy Żigi o Lukę Doncicia, bo wiemy, że go drażni. Tak, nigdy, nigdy. No w sumie się nie dziwisz, bo to takie kurczę, no on tu jest centralną postacią, a wszyscy go pytają o jego słynnego kolegę z kadry, więc No ma prawo tak, się chłop denerwować. dokładnie, wystarczy oglądać NBA z Luką, to wystarczy. A polecam, bo naprawdę chłopak jest fenomenalny. Dobra, to tyle o meczu z Sokołem, a przed nami już kolejne wyzwanie na horyzoncie. No tak, mecz w sobotę z MKS-em Dąbrowa Górnicza. No mecz sporego ryzyka, w tym sensie, że pamiętamy, jak wyglądał mecz w Ocafku, bardzo wymagający rywal, który też był wtedy na fali. Od tamtego czasu się sporo też zmieniło, MKS miał swoje problemy, ale chyba biorąc pod uwagę ostatnie tam 2 czy 3 spotkania, odżyli, więc to będzie na pewno dobre widowisko. Zdecydowanie odżyli. I to powiem szczerze, cały czas jest dla mnie taki czarny koń rozgrywek. Klub totalnie nieobliczalny i lekkiej przyprawy tam nie będzie. No dokładnie, zwłaszcza, że na tapecie teraz mają Kinga Szczecin, pokonali tutaj mistrza Polski na wyjeździe, no więc i to 20 punktami, to też o czym świadczy. Mimo że King ma swoje problemy, to dalej to jest wynik, który robi wrażenie. A jeszcze trzeba pamiętać, że przecież Dąbrowa grała bez swojego też chyba najlepszego strzelca, bez Marka Garcia, więc to budzi podziw. On chyba tam nawet na troszkę dłużej wypadł z gry, prawda? Właśnie nie jest jeszcze powiedziane, czy on zagra z meczu z Anwilem, czy nie. No na ten moment chyba są raczej słabe szanse, żeby wystąpił w meczu z nami. No zobaczymy. Niemniej jednak, jak będzie grał, to będzie groźny na pewno, jeszcze bardziej ten zespół. Jeśli nie, mają też nowego zawodnika, Williamsa, także to się jakoś tam na pewno zbilansuje w pewien sposób. No właśnie ten wspomniany Williams, nie wiem do końca jak odczytać jego imię i nie chcę tutaj próbować nawet,
No tak, może sobie znaleźć. Niech będzie po prostu Williams, który gra z numerem 23. Zadebiutował w meczu z Kingiem i zanotował 12 punktów, 8 zbiórek, 3 asysty, 4 przechwyty. Obiecujący no, debiut. To prawda. Także, no i jeszcze ten generał na boisku, czyli Tyler Persons. Także tutaj mocna, trudna robota do wykonania przez Amira Bella i pewnie Tomasa Kezlinga też jednocześnie. Na pewno emocji nie będzie brakowało. Tutaj chyba się zgodzimy, bo no, ale MKS w tym sezonie, kurczę, no nie jest wygodnym rywalem dla nikogo. Tak, ale ja bym tutaj upatrywał pewnie, żeby zneutralizować zupełnie właśnie Tylera Personsa, bo jak jemu się gra trudno, Tyler nie robi swojej roboty, tak cały zespół już od razu na tym cierpi i to było widać w tych spotkaniach, w których no, nie wygrywali, że jak był naprawdę Tyler wyłączony z gry albo przy mocnym nacisku, to ten zespół miał problem z konstruowaniem akcji, mimo że Mark Garcia tam zawsze potrafi się urwać na zasłonie i tam swoje rzuty wziąć. No i teraz ostatnio Kabil też mocno atakuje i jest w gazie, także no mówię, będzie sporo takich smaczków na obwodzie, gdzie będzie to się mogło rozgrywać i właśnie teraz od razu też mi się nasuwa myśl, my powinniśmy sporo grać jednak pod kosz, bo mamy mnóstwo przewagi teraz siły fizycznej, tego size'u, bo Nick Carvacho to jest jednak szybki center, niespecjalnie ciężki, ale też jakoś nie jest taki znowu chudy, żeby nie powiedzieć, żeby sobie nie poradził z Kalifem Youngiem. Ma też masę, ale na przykład na Ziggy Dimsa to będzie za mało, więc tutaj też trzeba, musimy mocno pchać piłkę właśnie do Ziggy, żeby tutaj tą przewagę sobie też robić pewnie. No tutaj w wywiadzie z Karolem Waśkiem Carvacho powiedział, że czuje się jednym z najlepszych centrów w lidze, więc... No dobrze, no niech się... Niech się buduje, bo to też zawodnik też się musi jakoś tam budować mentalnie, więc jeśli tak uważa, no to przekonamy się, co nam zrobi w meczu w sobotę, bo może rzeczywiście tak jest, kto wie. Może rzeczywiście tak jest, ale może Young i Ziga Dimec pokażą mu, że tak nie jest. I na to liczę osobiście. No tak, no zobaczymy. Zobaczymy, co się tam wydarzy. A co do zatrzymania Personsa, to w pełni zgoda, to jest motor napędowy MKS-u dla mnie. I co? I to brzmi jak robota dla Amira Bella chyba, co? No tak, no zwłaszcza na Amirze Bellu, no i Thomas Kezlink na pewno też będzie miał zdanie tutaj mocno wyłączyć Tylera, czy pewnie kto wie, czy nawet Kuba Garwa, czy Victor Sanders też nie będzie przejmować tej roli obrońcy. Niewykluczone. Wszystko na pewno się tutaj okaże. No właśnie o tym nie wspomnieliśmy, ale Kezlink w obronie też potrafi grać. Też potrafi tak. Fajny nacisk wywierać, fajnie chodzi na nogach. No jest szybki, ma długie ręce, więc tutaj to powinno pomóc. No kurczę, świetny zawodnik, naprawdę. Nie chcę go tutaj przechwalić ani nic takiego, ale na chwilę obecną to wygląda bardzo dobrze. Zgadza się, no ja się nie mogę doczekać sobotniego meczu. Będzie się działo. A jeszcze może tak zmierzając do końca, wspomnę tylko jednej rzeczy, którą wyciągnął niezawodny Puls Basketu. Jeśli chodzi o debiuty Wanwilu w trakcie sezonu, tam liczyli bodajże od listopada, to pod względem zdobyczy punktowych Kezlink zajmuje drugie miejsce z tymi 22 oczkami, a lepszy debiut zanotował od niego jedynie Curtis Gerrards. Pamiętamy takiego gracza chyba? Ja też, ale coraz słabiej na szczęście. Na szczęście, dobrze powiedziane. Ale ten debiut Gerrardsa był bardzo owocny, bo wtedy rzucił 24 punkty, a Anvil wygrał z GTK Gliwice na wyjeździe 87-81. Ciekawostka, tamten mecz miał miejsce 14 stycznia, debiut Kezlinka miał miejsce 14 stycznia. Taka nic nieznacząca ciekawostka. Dobrze, a dzisiaj mamy coś jeszcze do dodania, czy dziękujemy, nie, żegnamy się i czekamy na sobotę? Myślę, że to wszystko w sobotę będzie można tutaj usiąść wygodnie przed telewizorem, bo chyba wydaje mi się, że będzie transmisja chyba w telewizji na kanale Polsatu, tak mi się tak, coś wydaje. Mi tak, też tak mi mignęło gdzieś. Tak, na Polsacie Sport Extra 17.30, także będzie co oglądać, także tutaj zapraszamy i... A myślisz, takie jeszcze pytanie na koniec, myślisz, że Kezlink znowu może tak odpalić? Jest w stanie to zrobić?
Myślę, że Tomas jest w stanie z każdym zrobić tutaj dobrą robotę i krzywdę każdemu, każdej drużynie przeciwnej. Też się z tym zgadzam, ale z drugiej strony nie oczekujmy, że utrzyma takie statystyki w każdym spotkaniu, bo to byłoby wręcz kosmiczne, no nie, aż za nie, bardzo. Tutaj robotów żadnych nie ma, to przyjdą, sam trener powiedział, przyjdą też słabsze mecze, że będzie, że zrobi na przykład 4 punkty i 2 straty, więc no spokojnie, to jest też tylko człowiek, więc poczekajmy. Tu mecze ciężkie dopiero nadejdą, ten zespół też się będzie docierał, ten czas będziemy też mieli, bo tak sprawdziłem z perspektywy czasu, to tak. Jedziemy teraz do Dąbrowy Górniczej, później mamy 27 mecz z Gliwicami w hali mistrzów i później 10 lutego przyjeżdża King Szczecin do Włocławka i później jest przerwa na Puchar Polski i później dopiero 1 marca wraca Liga, gdzie jedziemy do Gdyni. Także to będą takie przerwy, które powinny naprawdę jeszcze tylko działać na korzyść w kontekście zgrania się zespołu. Oczywiście, oczywiście, w pełni się zgadzam. Już teraz to dobrze wygląda, ale te wspólne treningi na pewno tylko pomogą. No tak, no więc to patrzmy tutaj z optymizmem w kierunku naszej drużyny. Ależ oczywiście, panie Michale, ależ w pełni się zgadzam. A my się słyszymy za tydzień w takim razie. Dokładnie, na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo za wysłuchanie, dzięki Michał. Dzięki Maciej, do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia, do następnego.